przede mną prezes KSP Górnika Śląska, Arkadiusz Kaczmarek. Witam cię, Arek. Kilka słów o turnieju. Czy jesteś zadowolony z organizacji? No i od samego początku, skąd się narodził pomysł? Ile osób się w to włączyło? Jak to długo trwało? I coś o sponsorach, bo bez sponsorów, bez pomocy miasta by tego nie było. Witam cię serdecznie, Zibi. Pomysł narodził się troszkę już jakieś pół roku temu, przełom listopada, podczas treningu mojego syna u Andrzeja. Poprosiłem wtedy Andrzeja, by pomógł nam odbudować tą pogoń, żeby zorganizować taki turniej pod jego imieniem, żeby przyciągnąć młodych koszykarzy. Na co Andrzej się zgodził. No i myślę, że to był dobry pomysł. Turniej skończył się sukcesem, jak wiesz. Bardzo duże zainteresowanie, bardzo dużo ludzi pozytywnie ocenia ten turniej. No i myślę, że pójdziemy dalej tą drogą i będziemy co roku odnawiać ten turniej. No i tyle. W dzisiejszych czasach ważne są media społecznościowe, plakaty, banery. Wiesz, ja tutaj na turniejach Pogoni już byłem przez 7 lat, ale nie było tak to rozdmuchane jak w tym roku i fantastyczne nagrody. Jak to się stało pozyskać tyle sponsorów i jak wyglądała droga do prezydenta, że naprawdę było spore wsparcie? Jeżeli chodzi o sponsorów, no to w tym mi pomógł, bardzo, bardzo dużo mi pomógł jeden rodzic, Damian Adamczyk, który bardzo się zaangażował w organizację tego turnieju i naprawdę spisał się dobrze i ściągnął nam bardzo dużo sponsorów. Kilku sponsorów też wpłynęło ode mnie, też jeden sponsor wpłynął od działacza. Także tego sumując, tego się troszkę nazbierało. Jeżeli chodzi o prezydenta miasta, no to przystąpiliśmy do grantu wystawione przez nasze miasto. Zgłosiliśmy ten turniej. Wcześniej już tak jak powiedziałem, wcześniej już myśląc o tym, żeby powstało takie coś pod imieniem właśnie Andrzeja Pluty, który nie każdy wie, ale będąc w wieku juniorskim, to naprawdę dużo wniósł do Pogoni, do tego rocznika, akurat U14, U17, U18, bardzo, bardzo, bardzo dużo robił w tym roczniku. Potem wiadomo, gdy Pogoń starała się o awans do Ekstraklasy, opuścił, by grać szczebel wyżej, ale jednak poprzez swoje zaangażowanie w pracy, poprzez swoją grą w reprezentacji, zapracował sobie na te swoje nazwisko i znając go dobrze osobiście, pomógł mi w realizacji tego pomysłu i dlatego tak się stało, że też jego nazwisko przyciągło tyle tych też sponsorów. Andrzej Pluta, ale takich nazwisk w Rudzie Śląskiej oprócz Andrzeja Pluty jest mnóstwo i za chwileczkę będziemy mieli memoriał Romana Danecha, znakomitego zawodnika w październiku dla Old Boyów. To troszkę o tym memoriale, parę słów. No i jakie cele stawiasz sobie, bo jesteś nowym prezesem, bo pan Maślanka Mikołaj zakończył karierę. Jakie sobie cele stawiasz na najbliższy sezon? Ale mnie dzisiaj męczysz. Zacznę może od początku. O odbojach, którzy chcą zorganizować turniej memoriał, wspaniały memoriał imieniem Romana Dancha. Niektórzy nawet nie pamiętają, bo nie wiedzą, nie pamiętają, kto to był Roman Danch, a więc może niektórym przypomnę, że był to pierwszy w Polsce mistrz, oficjalny mistrz, pierwszy w Polsce oficjalny mistrz rzutów za 3 punkty. Był to bodajże lata 80, 86 czy 86, 87,
Nie chciałbym teraz kawał historii. I my chcemy wrócić, można powiedzieć, na salony. Wszyscy na to czekają, żeby przynajmniej Pogoń wróciła do rozgrywek centralnych, bo druga liga to jest centralny. Jest Wojtek Żurawski. Jest taki cel. Jest wsparcie z miasta. No oczywiście, mamy taki cel, żeby w jak najszybszym tempie wrócić do tej drugiej ligi. No bo ponieważ gdy wrócimy do drugiej ligi, to łatwiej nam będzie po uzyskaniu sponsorów, łatwiej nam będzie rozwijać się. Stąd też z trenerem został Wojtek Żurawski. Drugie jest kolejne wspaniałe nazwisko w świecie koszykarskim w naszym kraju. W zarządzie też jest Krzysztof Morawiec, którego też nie trzeba zbytnio przedstawiać. Też swoją ciężką pracą zapracował sobie na nazwisko. Sumując to wszystko do kupy, mam nadzieję, że ta Pogoń pójdzie dobrą drogą i odbuduje się w szybkim tempie. Tego sobie życzmy. Dziękuję za parę słów historii i wszystkiego dobrego w kadencji czteroletniej, dobrze mówię? Czteroletniej, tak. Potem dalej. I żeby hala Pogoni była pełna, a później jeszcze druga strona była odbudowana i zagrajmy jak za dawnych lat. Dziękuję.